taką szkitę tam jej wystawiła. Ała! Zero ostrzeżenia, nic! Ja bym uciekła. I teraz takie spokojne, o, że niby takie normalne jesteśmy. O. Do Kermita ci pasuje, Piciu. A, myślałam, że te rękawiczki, one mi do niczego nie pasują. No, do wszystkiego, zobacz, tu masz czerwone, o Jezu, rzeczywiście, tu masz żółte i tu masz żółte. O, wow. Ale jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ja tak wyglądam, to zapraszamy na nowy film z reakcją na paznokcie. A to jest Agata. Cześć, jestem Agata. Cześć, jestem Agata. Od 2 lat Aga przetrzymuje mnie w swoim studio i zmusza do nagrywania odcinków. Od 2 lat muszę znosić te wybryki. A tak naprawdę się kochamy się bardzo. Witamy na kanale Agnieszka Grzeszak Beauty. Mam te rękawiczki, dlatego że nie mogłam znaleźć swoich normalnych rękawiczek, więc jakby te będą musiały wystarczyć, żeby Agata nie widziała moich paznokci, które zrobiłam w Hondurasie na Karaibskiej Wyspie. I jak byłaś szczęśliwa, że robiłaś tam paznokcie? Nawet ja zauważyłam, że ta pani no nie za bardzo wie, co robi. Ale ty już wiesz więcej. Wiem już więcej, jestem bardziej świadomą klientką. No i wydaje mi się, że to są chyba jedne z gorzej zrobionych paznokci. Naprawdę? Więc jakby obejrzyj to razem ze mną. Mamy tutaj super laptopika, na którym będziemy oglądały super ten materiał. I mamy nawet preselki. Jakbyś chciała się poczuć. Dziękuję. Dziękuję, nienawidzę presli. Okej, let's go, paznokcie! Doświadczyłam czegoś takiego jak to. Nie wyglądałam to dobrze. Zrobiłam skórkę razem z paznokciem. Pani mnie przytuliła na koniec. Patrzcie, w końcu dziękuję. Cześć, wejdź na kanał, wejdź na kanał. Co ci ten recap jakby pokazał? Że była krew. Krew! No. A bo to był ten, co ty go tam tego... A tak, to ci... No, bo razem z Agatą złamałyśmy sobie paznokcie w tym samym czasie mniej więcej. Pokaż ten jeden śmieszny paznokieć. A cała reszta jest rurowa. Nagrywam szkolenia. A, no tak. Myślałam, że szkolenia robiłaś. Bo Agata robi szkolenia. Były Beauty Butterfly. Oczywiście. Czas reklamy. Beauty Butterfly. Szkolenie. Agata Kaczmarek. Nice and Lashes. O, oh, wow. Jakie fajne. Podobało mi się to. Druga ręka wygląda trochę gorzej. I tutaj właśnie z tym paznokciem była taka sytuacja, którą pokażę wam teraz. Jestem przerażona. Właśnie siedzę u mnie w łazience. Ja siedziałam na podłodze w łazience. Tak, nigdy jeszcze się nie złamał. Dlatego, że są za długie i jeden zaczął odpadać. Po prostu złamał się razem jakby z mięsem. Złamał się w środku. Oh, wow. Ja po prostu musiałam usiąść, bo mi się zrobiło niedobrze, bo ja wiedziałam, że ja go muszę oderwać, bo on mnie bolał przy każdym jakby, wiesz, ruchu i miałam tylko nożyczki kuchenne. Byłam sama i siedziałam na tej podłodze i miałam takie... Bo to bolało i było obrzydliwe. Nie dziwię się, że bolało. To było straszne. Zobacz, bo on się tu przebił. Cały ten dół i to nie powinno się kruszać. Jak ty to zrobiłaś? Jeszcze się tego czasu minęło parę dni, więc już jest... Właśnie nie wiem. To było tak, że on się zaczął odrywać. Ty nie wiesz. A potem się okazuje, leciałam na snowboardzie w podłogu jakiegoś przerebla, walnęłam w jakiś kamień i urwało mi prawie rękę, ale paznokcie są. Tak było, pamiętam. No ja też to pamiętam. Padłam dupą wtedy taką jakby rzeczkę małą i nie mogłam wyjść tam, bo dupa mi utknęła tak w taki ufał. Ale nie, nic nie, ja nie wiem, co się stało. Ja nie wiem, co się stało. Nie, no jest elegancko, no wygląda profesjonalnie. Prawda? Fancy nasen makeup, no. Ten film nie jest po to, żeby pokazać, jak się powinno robić prawidłowo paznokcie, tylko robię go po to, żeby pokazać wam, jak wygląda rzeczywistość beauty na drugim końcu świata. I jakby jeżeli dostanę jakiegoś grzyba, to będzie mój grzyb, moja odpowiedzialność. Ja nie mówię, że tak się powinno robić paznokcie i że tak powinno być w każdym salonie. Po prostu pokazuję wam to, co jest na świecie i mam... Dobrze, że o tym mówisz. Bardzo mi się to podoba. Tak? Tak? O. Tak nie robimy paznokci. Tak nie robimy. Tak tylko Aga robi sobie paznokcie. To jest jakby moja odpowiedź. Zrobić dla was ciekawy film. Tak, bo... A potem jest... I ty to wszystko wytrzymujesz. Fajne jest to, że ty potem jako profesjonalistka możesz ocenić, co bardzo było nie tak, a co na przykład było tak. Moim zdaniem to jest w ogóle fajny kontrast, żeby, bo nie tylko, na przykład u nas ciężko jest znaleźć profesjonalne salony, które będą tak źle na przykład robiły paznokcie, tak? Jeżeli ktoś w Polsce na przykład trafi na taki salon, który robi w warunkach takich, jak robi się na drugim końcu świata, to może już dzięki temu, dzięki tym naszym wspólnym filmom wiedzieć, że tak się nie powinno robić. Że tak się właśnie nie powinno robić paznokcie. No miałam pełną. Una de estas. Ale mówię tylko po hiszpańsku. Ściąga się acetonem? Czy żel się ściąga acetonem? A, to dlatego się nie udało.
bo ona chyba myślała, że to są akrylowe i potem się bardzo zastanawiała, dlaczego się to nie udaje, ale próbowała 3 razy. Gdybym miała tą wiedzę tajemną, którą teraz już mam i wiem, że żelu nie da się ściąć krem, akrylem też nie, acetonem, to mi powiedziała, no akryliko, gel, no acetoniko. A tu jest plama? Nie wiem, ale powiem ci, że ten ręczniczek po prostu pani robiła tak, jak się jej zapyliło. Ciekawe, czy do pedi też go używa. O, do pedi to zaraz zobaczysz. Nie mów, że zrobiłaś sobie też stopy. O Jezu, nie oceniaj mnie. Mówiliśmy, że to nie jest film o edukacji. Taką szkitę tam jej wystawiłaś. Co? Co znaczy szkitę? No noga. Szkita. Ale bywało brudziej. Raczej ta nie. Pani, no tak. Gdzie? Na razie tu bywało brudziej. W Stanach gdzieś, na bank. Tam był taki syf w lampie. Pamiętasz? O, Miami. Miami, no, mami. No, Miami, dokładnie. Miami, mami tam było. No, to prawda. Ciekawe, bo nie wiem, czy to będzie działało. Łatwiej by pani poszła, jakby najpierw sobie skróciła, a potem z całości ściągała. Mhm. Obawiam się, że to jest gilotyna. Jest. Chyba, a to jest to, o czym mi zawsze mówiłaś. Właśnie. Udało się dogadać, żeby mniej więcej co ja lubię i pani spróbuje wymyślić taki wzór, który... Dobrze, że trochę ścieniła, bo gdyby one były grubsze, to wiesz, ten mógł być tak... bolałoby. O Jezu, nawet nie chcę o tym myśleć. Mm-hmm. Pani jeszcze zapytała, czy w ciągu tych 20 minut, jak czekam, nie chciałabym na przykład zrobić sobie paznokci u stóp. Ja miałam takie, w zasadzie bardzo chętnie bym chciała, nawet nie wiedziałam, że jest taka opcja. I wyobraźcie sobie, że pani sięgnęła pod stół, zdjęła mi klapkę, teraz będzie po prostu mi po stopie. Co? Co? Tam tak było! Muszę to opracować chyba u mnie w salonie, żeby było dwa w jednym, a tak dziewczyny tracą tyle czasu bez sensu. Widzisz, czekają sobie. A tu wystarczy klapka, ściągnąć i wystawić. Ale najlepsze jest to, że ona po prostu sama sięgnęła po moją nogę i ściągnęła mi klapkę. Tam nie było zero ostrzeżenia, nic, zanurkowała ale... pod ten stół i wzięła mi stopę z klapkę i go zdjęła. Jakby to jest nie, jakby co? Ona się naprawdę niczym nie krępowała. Ale tą tym tarką, cąż, no ba. Tak, no zobacz sobie zresztą. Po pierwsze mega pomysłowe, a po drugie strasznie śmieszne, że gdybym w tej samej pozycji jak siedzę tutaj, to po prostu będę miała stopy. Jeszcze nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego jak to. Pani ma takie bardzo ładne... Ale ty w ogóle tak bardzo przeszłaś do tym, nad tym do porządku dziennego. No spoko, no wzięła tę stopę. Na co miałam... Mi się wydaje, że... Mimo chyba bym tak zrobiła, ale już chyba tego, że nie mówiłem w tym samym języku, to się też mogłem się zorientować. Tak zrobiła, wiesz. I ona tak, it's okay? A ty tak, it's okay. Nie, ja bym uciekła. Aga, no nie oszukujmy się, ja bym uciekła. Jeżeli chodzi właśnie o stopy, to jest raczej takie typu zdejmowanie lakieru, obcinanie skórek. Naprawdę? To jest aż takie złe? Bardzo złe. Czemu? Opowiadaj. No generalnie to jest mega obrzydliwe. To już nie jest na zasadzie Aga Oblech, tylko ta pani Oblech. A w sensie, że ona dotyka moich stóp, no, tak ten. Samo to, że wiesz, nie ma rękawiczek, no to już jest dawno wiadomo. No tak, tak. To już że ogólnie ble. Ale stopy dużo więcej przenoszą różnych zarazków i innych dziwnych rzeczy, chorób niż dłonie. Szczególnie, że chodziłam w klapkach. No właśnie. Cały czas. No właśnie. I ta pani nie wie, co ty sobie robiłaś z tymi stopami. Kto to wie? To jest naprawdę mega obleśne i tutaj już nie ma się co śmiać. Pani dezynfekuje sobie ręce i tak dalej, ale nie dezynfekuje sobie spodni, nie dezynfekuje tego, na czym trzyma ci tą stopę. I ty, okej, możesz być czysta, ale jeżeli ogólnie ludzie w Hondurasie zachowują się tak jak ta pani i mają w nosie w ogóle jakąkolwiek higienę, to nie wiesz, kto przyszedł przed tobą i tam tą stopę szkitkę wystawił. Stopę szkitkę. Ale no. Tak było na tam rzeczywiście. A wiesz, że możesz się zakazić grzybicą, kurzajką, brodawką. Czy to jest? To jest to, co się odmraża potem? Tak. I to jest bardzo ciężko się tego pozbyć. I bardzo łatwo jest to przenieść, a potem się tu podrapiesz, tam podrapiesz i będziesz miała wszędzie. Nie no, obrzydliwe to jest. Bez piłowania. Jeszcze ci tak skrobię tym wadzikiem po prostu po tych paznokciach. To prawda, no bo jakby ona chciała gdzieś tam, i tam w miarę... paluszki między palce wsadzić. Tak, no. A tutaj proszę bardzo, dostałam czarną kawkę. Tymi samymi dłońmi pani robiła?
kawę? Pan robił kawę. Pan? Mm-hmm. Pan. Ciekawe, co pan robił swoim imieniem. Och, błagam! Jakbym tak miała żyć tam w tym Hondurasie. I dotknął ci tak o, a ty potem to... O, to ja bym tam nic nie jadła i nic nie piła. Przecież wszyscy tam i muchy tam siedzą na jedzeniu i wszystko. No i tak musisz żyć, bo tak tam jest. Powiedziała, że chcę zrobić tak, żebym miała moje paznokcie u rąk. I tu jeszcze dalej nie masz te paznokcie zawinięte? Mm-hmm. A ile to trwa już? To nie było 20 minut, powiem tak. Ale zrobiła ci pełen pedikur, znaczy taki... Ona mi zrobiła tylko malowanie paznokci. Aha. Tylko lakier sam nowy, okay. Bo po prostu to była na sali takiej, wiesz, ona była bardzo sprytna, bo miała takie, okej, okay, mam 20 minut i mogę tu albo siedzieć na dupie i nie zarobić nic, no tak. Albo zarobić dodatkowy hajs. Albo zarobić dodatkowy hajs, albo pomalowanie sobie szkitki. Tak, bo tutaj są takie pojedyncze separatory do paznokci. O, używane. Tu jakiś taki jest. To jest, mi się wydaje, że to jest lakier. No te lakier, kropki, dwie, ale to jest... czemu nie jest wyczyszczone? Bo jak robisz to do wzorników, to jeszcze, ale jak chcesz tym klientkę później ciapać, to... Nie, no to jest w ogóle też nie do między paznokci. Co? Nie! Do między palców stóp. To rozdziela palce u stóp. Ona mi to wkładała między palce u stóp. To jest końcówka, że kładziesz sobie tutaj i tak ciapiesz i to robisz tą co? A ona to używała do separacji stóp. O co chodzi? Jesteś pewna? Nie, no dobra, ty jesteś przedsiębiorcza, pani. No bardzo. Po prostu. Ja się raz tym maluję, a raz tym... Co? Raz sobie zrobię ombre, raz se wsadzę między palce, a co? To mnie zaskoczyłaś, powiem ci. Ty mnie też, teraz. Widzisz? To jest drugie piłowanie dopiero. Aha. I ona drugi raz piłuje, znowu nakłada. Ale to po pierwszym razie mogła się trochę, moim zdaniem, zorientować, że to jakby nie zrobiło nic. Ona powiedziała, że mój duro. I że to znaczy, że bardzo twardy jest ten akryl. No twardy. Tylko ona nie mówiła, że akryl, bo jakby powiedziała akryl, to ja bym powiedziała, że no akrylo, że no żel. Tylko ja myślałam, że ona wie, że to jest żel i ona wie, co robi. Minęło kolejne 20 minut i nie wierzycie, ale znowu piłuję tą część. Siedziałam 40 minut z acetonem na paznokciach. Który nic nie robił. Który nic nie robił, oprócz wysuszania moich palców. No u nas kiedyś ściągało się hybrydę w taki sposób i generalnie jeżeli chcesz ściągnąć hybrydę do zera, to jest sens tego, ale jeżeli na przykład robimy kolejną stylizację, to totalnie nie ma sensu, bo ten aceton jak tak długotrwale działa na naszą skórę, to ją bardzo mocno wysunie. No to tak jakbyś sobie, wiesz, przyłożyła wacik z alkoholem do twarzy na przykład, no to wiemy, co zrobi. Może ci później schodzić tutaj w ogóle cała... To dlatego mi schodziła skóra z palców! Przysięgam, schodziła mi skóra z opuszków palców. No tak, to i miałam takie, że myślałam, że coś złapałam, wiesz, miałam takie... Co tu no się mogłabyś. Dzieje? No tak, no to od tego na 100%. Wow. Teraz takie coś nie robi na mnie wrażenia, ale pamiętam, że pierwszy raz, jak to widziałam, to byłam bardzo zszokowana, że to się nie może trzymać. To chyba tam to w Turcji nie robiłaś też na hipsie, tak? Patrzcie tylko, jak są te takie różowe z motylkami. No właśnie, a chyba tak, no. Ten jest w ogóle o wiele wyżej doklejony, mam wrażenie. Jeszcze teraz pani zostawiła dwa paznokcie tutaj, żeby jeszcze je jakby odmoczyć. Bo jeszcze za krótko! No, że ona się nie zorientowała, że po 45 minutach to chyba nie zejdzie. Trzeci raz. Dobrze. A, i jeszcze od góry. Generalnie to warto tego też unikać, bo kleju nie dajemy tak dużo. Cyjanoakryl, on podgrzewa, jakby otwardza się w kontakcie z powietrzem i wytwarza wysoką temperaturę polimeryzacji, tak jak w lampie, tylko bez. Lubię, jak używasz takich słów, które ja chcę dodać, takie, she's so smart. I on może poparzyć. Aha. Taka duża ilość kleju może poparzyć i trzeba tym uważać, bo moja koleżanka kiedyś tak sobie na kilka lat w ogóle zniszczyła paznokieć. Nie było prawie nadziei, że je odrośnie, ale odrósł w końcu. Ten klej pali jakby. Nawet jakbyś sobie kropelkę, taką zwykłą nawet, na chusteczkę higieniczną, to pójdzie ci dym, bo to się normalnie pali. No ale ten ręczniczek jest tak brudny. Jest obrzydliwe. To jest nawet ja na to patrzyłam, miałam takie. Ale trochę mnie zastanawia, dlaczego na przykład na taki ręczniczek nie położyć sobie ręczniczka papierowego, nie? Na przykład, to, nie? Chociaż trochę, no. No bo przecież to jest syf. Jak u nas by klientka coś takiego zobaczyła, to by spierdziała po prostu szybciej niż przyszła. To już nawet w takich najgorszych salonach takie rzeczy się nie zdarzają. To prawda. To po prostu jest poniżej jakiejkolwiek krytyki, czegokolwiek. O, biała końcówka. Widzę, że leci właśnie z białym. Żeby pasowało do moich stóp. A i ty sobie na tym welurku tak po prostu te stópki gołe. No. A na przykład komunikacji miejskiej w Warszawie, gorący, bardzo upalny dzień, chciała sobie pojeździć i usiąść na tych welurowych takich fotelach, po tych takich kloszardach, którzy różne rzeczy robią w te fotele.
Tam nie było kloszarda siedzącego na tym foteliku. A jak był? Pierdzącego w ten fotelik. Tylko. O, nie, no nie no było tak grusze. Były same fajne panie, które się gadają i se o. To wszystko, to jest najgorzej. Faktycznie nie było gorzej. Wszystko, naprawdę? Czyli jednak miałam rację. No bez kitu. To nawet te brudy tam w tej lampie, to nie były najgorsze, bo to były albo w Miami Mami. Miami Mami mi się albo wydaje. W Turcji. Nie, w Miami chyba. W Turcji było lepiej. Ale tu to jest masakra. Ja nie wiem, co gorsze, czy Miami Mami, czy tu. Ale pani teraz znowu odeszła na chwilę. O, tu, no tak. Tak, i ona tak sobie po prostu mega ciekawe stanowisko pracy. No. I tu, wiesz, jest ta druga pani, a tam ta pani, która jej robi, stopy jest za nią. Stawia na stół. A mogłaby. No tak, mogłaby trochę tu stopę, trochę tobie rękę. Trochę tu stopę, trochę tobie rękę. Mam trochę czasu, żeby jeszcze wam poopowiadać. Żeby wam podmarudzić. Jak robię paznokcie, to nigdy nie ma czasu, żeby złapać kamerę i po prostu sobie trochę pogadać, bo tutaj rzeczywiście... Bo niektóre pani się na ciebie wkurzają, że im się trenie tak. A ta pani po prostu sobie odchodziła, ja wtedy miałam, o super, a normalnie pani od razu łapią mi za rękę, wkładają do lampy, jakby one tak, wiesz, a mówiłaś tej pani, że będziesz chciała nagrywać? Po prostu weszłam do tego salonu z kamerą i brakiem hiszpańskiego. Drugi kolor. Widzę bardziej cielisty, bardziej... No baby boomer będziesz miała konstrukcyjne. Super zawsze wygląda robienie paznokci akrylem. No ale tak jak na takie paznokcie zagraniczne, to powiem ci, że grubo buduje. Grubo, no. No. Tak. Muszę przyznać, że jest całkiem ładny, ale to co najdzie... No opowiadaj nam. Nie, no do tego to już jesteśmy przyzwyczajone chyba, prawda? Że nie ma w ogóle krawędzi. Widzisz to? Ja to widzę, to był lepiej horror. Że to w ogóle jest przyklejone tak z 2 mm od twojego paznokcia, ja się zastanawiałam jakby, czy ona to zauważy i to usunie, jak będzie piłować i czy ona w ogóle ale będzie piłować. Ale to źle by zrobiła, jeszcze gorzej. Jakby ci usunęła ten twój paznokieć, to by ci w ogóle przepiłowała bok na maksa. To już lepiej chyba, że tak ty, ale ja ci potem pokażę, co to jest. To nie jest mój paznokieć. To jest to. To nie jest mój paznokieć, to jest akryl, który mi... Ale w ogóle po co, nie? Po co tyle materiału? Szczególnie, że akrylowe paznokcie mogą być cieńsze niż żelowe. To jest dla mnie tragedia. Ona zalała mi, jakby zlała mi paznokieć ze skórą. Co to zrobiła? No co to zrobiła? To jest sztuka, bo on jest przepiłowany i zalany. No. Naraz. Obydwie rzeczy. Ja bym mogła zrobić podobnie, mi się wydaje, że bez problemu. Ja myślę, że to byś zrobiła ładniej. Kolor ładny, kształt ładny i bardzo mi się podoba. Nawet kształt ładny, tutaj w sensie tak z przodu, że taki migdał. No nie, przecież ale mówiłam, no, że skórki jak zalane. Tak się patrz, to jest ładne. No. No tu widać naprawdę ten paznokieć jest nawet nie najgorszy i podoba mi się ten żel, akryl z drobinką. Tak, ładny. Jakieś plusy musimy znajdować. Ale w ogóle zobacz. No te skórki, tak, jakby jak już oglądałam. No, one są, mi się wydaje, że one są wysuszone przez te wszystkie pyłki, akryle i tak dalej. Pomóż mi zrozumieć, dlaczego nie noszą rękawiczek. No właśnie nie wiem, mi się wydaje, że jest kwestia tego, że po prostu albo jest dobrze ci ręce pocą, niewygodne. Dla mnie to jest takie dziwne, bo jesteś w sektorze beauty, dbasz o ten wygląd innych kobiet, a o siebie po prostu tak obrzydliwie nie, że to jest aż odrzucające. No, no te palce są naprawdę okropne i ja bym się zaczęła zastanawiać, czy tej pani nic nie dolega zdrowotnie i czy mnie czymś nie zarazi, bo tutaj schodzi ta skóra strasznie. Minęły 3 godziny i 10 minut i obie ręce są. No dobra, tak to nie wygląda najgorzej, ale ja zawsze powtarzam, bo ty masz ładne paluszki i jak patrzy się na twoje palce, raczej oprócz tego, że krzywe. Krzywe paznokcie to ładne palce. Ale smukłe dłonie, masz takie ładne dłonie, jak tak pokazujesz, to nawet nieźle to wygląda. O, no i super plusem jest to, że jednak pani piłuje paznokcie, czyli będzie ma... Super plusem jest to, że pani piłuje paznokcie pilnikiem, którym opiłowała wcześniej jakieś 20 osób. Też miałam tego świadomość. Na cały film generalnie ble. A tak teraz wyglądają paznokcie po tym tak samo piłowaniu pilniczkiem. I tak wyglądają boki, czyli już są na szczęście oddzielone, ale na przykład... No, wygląda to nadal źle. Ja nie wiem, co to zrobiła. I jeszcze gorzej. Ten salon naprawdę znalazł zupełnie przeciwpadek po prostu przy ulicy. No, artystyczna. Naprawdę wygląda to przepięknie. Teraz będę. Naprawdę to przepięknie. Piękny akrylowy kwiatek. Przepięknie, piękny kwiatek. Taki jak u nas robiło 20 lat temu. Nie. Na te warunki ja miałam takie wow, pani robi kwiatki 3D. Powinna mieć ze 3 rządki tych płatków chociażby. Ona zrobiła jeden rząd. Ten pierwszy jest taki
Tak, jest zupełnie płaski, a potem dała tylko jeden, więc są dwa rządki, czyli mamy płaskie te płaskie płatki, a potem już środek. Znaczy generalnie spoko, no kiedyś u nas też tak się robiło. No, może no 20 lat temu, no, jak mówisz, tak. Nie? Wychodzi 60 dolarów, około 200 zł, więc to jest naprawdę... 240 za stopy i za ręce. Nie, no tanio. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Bardzo tanio. Pytanie, ale jak to wiesz. Ty byś się nie skusiła. Nie, nawet jakbym miała dostać jeszcze za to pieniądze. A, o, jeszcze tak. O. Nie, ja bym się bała od życia. A to jestem ja, Agrzela, jak wyjeżdżam w różne miejsca i robię paznokcie w różnych miejscach. A potem ja mogę to skomentować. Tak. Więc uwaga, tutaj jest prawa ręka, widzicie, mamy dwa paznokcie, takie jakby bardziej perłowe. Bardzo ciekawie. Mm-hmm. Jak na tak długi czas wykonania, to jest mega słaba. Stylizacja, nie? Bo jeszcze jakby to było wytłumaczone, że raczej no wiadomo, 40 minut było ściąganie bez sensu. To było tak pointless, jakby po co ona mogła zawsze iść godzinę? Jakby ale potem, ale słuchaj, ona sobie nadrobiła, to by ci zrobiła stopy. Jeszcze jakby to było daleko od skórek, ale to jest daleko od skórek i są zalane jednocześnie. Te akrylowe kwiatki, one lepiej by wyglądały, jakby nie były pokryte topem. Tak, właśnie też się zastanawiam, czemu ona je zalała bez topem. Bez sensu. Ona ich nie pokryła całych, tylko pokryła, widzisz, tu na zewnątrz, a środki już nie są pokryte. Ona po prostu przy malowaniu paznokci i tak, wiesz, tak nie dba, ale tak. No. Inne zagraniczne paznokcie miały sens. Zawsze miały jakąś tam fajną historię, że były, nie wiem, różowe z motylkiem, te z Turcji, nie? Jakieś ten Miami Mami. Zawsze coś tam było, takiego korespondującego. A tutaj każdy jest, oprócz tego pyłku, tak, zupełnie inny, z innej parafii. Górek, chciałabym powiedzieć, że coś dobrego, bo zawsze się staram wyciągnąć. Płaskich, zanim będzie ten sam środek. A tak wygląda lewa ręka i mam... Co to jest? Co, ten to jest gorsza ręka. Tak? O nie, no? Ten kciuk była tak strasznie. No, strasznie. Ten bok i te skórki. One nie są takie dramatyczne, bo bywało gorzej z tym takim, wiesz, z budową, która szła mega do góry, więc to nie jest dramatyczne, ale straszne jest to, że one są tu tak niedomalowane. Tu jest jakaś, ja nie wiem, czy to są resztki akrylu. Dobra, nasi ten moment, kiedy ja w końcu mogę zdjąć te wielkie rękawiczki i pytałem, czy jesteś gotowa też, by to zobaczyć. Jestem bardzo ciekawa. To uwaga! Oj, mam kłaki. Przepraszam, kłaki? Te skórki, zobacz co tu się dzieje. Co to jest? I to jest właśnie to, o czym mówiłam, nie? Że będą takie skrzela sterczące. Ja to zawsze skrzela? Właśnie... Tak, ja to nazywam zawsze skrzelami. Bo, zobacz, on oddycha, nie? O, on wow, tak... rzeczywiście. To ma sens, co mówisz, tak. Oddycha, bo to jest takie odgięte rzeczywiście i robi takie... To jest tak obrzydliwe, że ja nie wiem, czy ja kiedyś miałam tak zalane skórki. Nie było aż tak zalane. I to najlepsze jest to właśnie, że kolor w ogóle masz położony gdzie indziej, a to jest topem zalane. Tak. Więc już jest ta ostatnia warstwa topu, która była, jest na maksa topu zalewane. O, jaki masz ładny boczek! Ten bok, to jest w ogóle jakaś patola. W ogóle masz dużo zostawionego też swojego paznokcia, przez tak, co w tym miejscu może ci się też wyłamywać. Ten tips też jest tak dziwnie właśnie tutaj przyklejony, w ogóle bardzo... Tak daleko od tak, tego, i nie? W ogóle tak mega odstaje, jakby była bardzo gruba ilość tego, nie żelu, tylko tego kleju, na który był przyklejony. No i mega przepiłowane boki, jak zwykle, nie? No ale najgorsze to chyba właśnie jest to, że te skórki są tak pozalewane. To w ogóle to jest coś, co mi najbardziej też przeszkadza. A przy myciu włosów jak? W serio będzie mi się tak działo? Że będzie mi... Będzie ci wyrywać włosy? O nie! Tak. Ja chciałam coś zrobić, jak mam to zdjąć. A nie te bruli! Ale spoko, teraz będę robiła paznokcie w Egipcie. Tamta pani się będzie musiała tym martwić. No dobra, jestem gotowa na lewą rękę. I to jest ten śmieszny, fikuśny paznokieć. On jest tu śmieszny. A tu w ogóle jest niedomalowane. A tu zobacz, w ogóle mi zaczął odpryskiwać. No właśnie. To jakie jest, bo zalewane. No ten to w ogóle jest taki śmieszny, bo jest krzywy strasznie. I jeszcze te zawijasy na nim tak potęgują tą krzywość. Potęgują krzywiznę. To zobacz. Zobacz to. No. O nie! Tu, zobaczcie, tak, tylko to jest, nie, że pozalewane, to jeszcze tu jest ten uskok taki. Tak, i takie właśnie, to jest chyba zostawione jeszcze to, co było, nie? Że takie zalane i zostawione, chyba dopiłowane. Tak. Ja zawsze bardzo tego pilnuję, bo krawędzie boczne dla mnie są mega ważne. Wow. I bardzo pilnuję tego, jak dziewczyny robią i na szkoleniach, żeby one były. U ciebie ich nigdy nie ma, jak masz te paznokcie z zagranicy. Bywało gorzej z tą skocznią, ale ogólnie całokształt dla mnie jest bardzo
normalnie. A ja myślę, że to jest najgorsza stylizacja Agi Grzelak? W całokształcie tak, bo ona jeszcze nie jest dodatkowo w ogóle twoja. Bo jeszcze jakby ona, ja często przymykam sobie oko, bo te stylizacje są takie twoje, no one są po prostu, wiesz, szalone, fajne, gdzieś tam technicznie może są beznadziejne, ale są chociaż fajne, bo są ciekawe, a ta stylizacja nawet nie jest ciekawa. Mhm. Ale dziękuję, że mimo wszystko byłaś z tym ze mną. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Pamiętajcie koniecznie, żeby dać trochę miłości Agacie, bo ona to robi dla was. Ogląda te obrzydnictwa. I naprawiam, ale razem nie. Pani jakaś z Egiptu będzie naprawiać, więc koniecznie oglądajcie też paznokcie z Egiptu. Jak będą fajnie, ta Agata... Potem będziemy zagrywać. Znowu ją oceni, a potem mam nadzieję, że nie będą takie złe i będziemy je zdejmować. Ja myślę na to, że będzie super, więc pamiętajcie, żeby oglądać nas każdy piątek na tym kanale i w każdą środę na kanale Vlog. Dzięki piękne, pa pa.